Kobra. Krew spuścili do tego wina. Ona łamała kręgosłup. Do dzisiaj czuję, jak te serce łaskocze mnie w przełyku, także... Mam pewną trudność, żeby opowiedzieć historię z moich przygód, z moich wyjazdów, bo w tamtych czasach po prostu nie kręciłem filmów. Wszystko się tylko fotografowało i każdą historię, którą bym chciał opowiedzieć, mogę ilustrować tylko zdjęciami. Dzisiaj przyniosłem tutaj albumy z mojego wyjazdu do Indonezji. Na wyjazd namówił mnie mój przyjaciel Grzegorz. Przedstawię wam go. To jest on. To jest podróżnik, fotograf, hodowca gadów, importer. Ma zwiedzony praktycznie cały świat, wszystkie kontynenty. Ten z lewej czy ten w środku? Ten na drugim planie, z aparatem w ręku. A ten w środku to co? To jest orangutan. Szef jakby orangutan alfa. Szef wszystkich orangutanów w tym schronisku. On jako jedyny miał prawo wchodzić do wioski i jakby chodzić między ludźmi. Nie wolno go było drażnić, nie wolno go było zaczepiać, ponieważ no, byłoby to niebezpieczne. Byliśmy we wszystkich możliwych po drodze ogrodach zoologicznych. Byliśmy u kilku hodowców, u kilku eksporterów zwierząt, którzy robią wysyłki na cały świat. No i generalnie jak widzieliśmy gdzieś coś ciekawego związanego ze zwierzakami, to od razu żeśmy tam wchodzili. I idziemy sobie w jedną z takich typowych indonezyjskich wiosk, i nagle jedna chata jest cała opisana kolorowymi napisami kobra. No więc wbijamy się tam do środka i co się okazuje, że wygląda to tak jakby w prywatnym mieszkaniu, w prywatnej chacie zrobiony jest taki przydrożny bar. No my tam do tych ludzi, że co to kobra, a oni tak, oczywiście kobra jest. I wyciągają spod stołu brudny, płócienny worek i okazuje się, że w tym worku jest rzeczywiście kobra. I tutaj jest, o, kobra raz. Tu jest już, jak trochę się ta kobra zdenerwowała i położyła płaszcz po sobie. O, widać, jaka jest rozszerzona ładnie. No i też no, zaczęła się tam rzucać w taki dosyć agresywny sposób. Czyli oni po prostu wyciągnęli kobra, a wy nie wiedzieliście jeszcze, co będzie... wiedzieli, co jest grane. Zwłaszcza, że oni zaczynają się z nami jakby targować. My nie wiemy, o co chodzi. Dopiero Grzesiek doszedł do wniosku, że oni chcą nam tą kobrę nie sprzedać żywą, tylko chcą ją nam usmażyć. Najpierw podali $7, potem $5, w końcu jakoś stanęło na tym, że za $4 oni nam tą kobrę oprawią i usmażą. No, w związku z tym, że nigdy w życiu nam się może nie trafić więcej taka okazja, żeby zjeść kobrę, no to żeśmy się zgodzili. Z tym, że już po chwili żeśmy tego żałowali, z tego względu, że oni całe przygotowanie kobry do zjedzenia robili na naszych oczach. Czyli zaczęło się od takiej makabrycznej sceny, że oni obcinają nożem po prostu kilka centymetrów za głową, odcinają jakby
głowę kobry z fragmentem szyi. Zwróćcie uwagę, że tu gdzieś stoi kubeczek z czerwonym płynem. To jest wino czerwone, indonezyjskie, mimo że to jest kraj muzułmański, to oni jakimś cudem tam trochę wina mieli. I jak obcięli głowę tej kobrze, to krew spuścili do tego wina. Ale to nie jest wszystko. W dalszej części opowiem, co jeszcze wylądowało w tym winie. No tu są po kolei wszystkie elementy oprawiania tej kobry, to znaczy tu jest ściąganie skóry. Zauważcie, w jakich to jest warunkach higienicznych. Brudna cerata, brudna szmata i wszystko się to dzieje w mieszkaniu, nie w jakimś tam specjalnym pomieszczeniu do uboju. Tu jest następne zdjęcie, to jest patroszenie. I następne zdjęcie też patroszenie. Wracając do tego drinka. Tu przeszukiwane są wnętrzności kobry, ponieważ z tych wszystkich jelit, flaków, płuc wyrwane zostało serce i wrzucone do tego drinka z czerwonym winem. Potem, jak już wąż został oprawiony, to przejęła go taka pani, która jakby miała przygotować cały ten posiłek. Tu widać, jak bardzo była zadowolona, że myśmy się zdecydowali na to. Ona łamała kręgosłup tej kobry co parę centymetrów i taką specjalną wykałaczką wyciągała rdzeń kręgowy i wrzucała do tego drinka. Czyli było trochę czerwonego wina, krew kobry, serce kobry i rdzeń kręgowy kobry. W tym pomieszczeniu, gdzie wszystko się to odbywało, siedzieli inni klienci, którzy przyglądali się, jak trwał cały ten proces. No proszę, tu siedzi facet, zajada, zadowolony, uśmiechnięty. Kompletnie mu to nie przeszkadza, że wszystko się odbywa na jego oczach. Następny etap jakby przygotowania do smażenia, do zjedzenia. Tu jest mięso kobry szatkowane na drobną kosteczkę. Wyglądało to jeszcze ciągle dosyć dobrze, bo to mięso było po prostu białe, czyściutkie, takie no. Wyglądało, w tym momencie wyglądało jeszcze apetycznie. No i tu jest sam proces smażenia w takim jakby rondlu, jakby wokół. Zdarzyło mi się zjeść i kiedyś kawałek krokodyla, i zdarzyło mi się zjeść kawałek kangura, i uwielbiam na przykład owoce morza, ale zjedzenie tej kobry to był błąd. Ona najnormalniej w świecie była niesmaczna. Niby białe mięso, czyste, ale w smaku suche i łykowate. Także tu mamy zdjęcie pamiątkowe z Grzesiem, jak żeśmy zasiadali do stołu. W tym momencie jeszcze mieliśmy nadzieję, że zjemy smaczny posiłek. Młody Witek. Także, no. O, została taka masa resztek została z tego posiłku. Grzesiek jest hardkorem i potrafi dużo różnych rzeczy zjeść, ale nawet on nie dojadł tej kobry do końca. Także została masa resztek. A co z tym drinkiem? Drink był przygotowany, tak jak mówiłem, z wina, z krwi, serca i rdzenia kręgowego. I zostaliśmy zachęceni do wypicia tego drinka w ten sposób, że to jest super afrodyzjak. No Grzesiek się nie zdecydował, a ja, nie myśląc wiele, wychyliłem całą tą szklaneczkę, wypiłem i powiem wam, że do dzisiaj czuję, jak te serce, surowe serce kobry łaskocze mnie w przełyku, także... Nic dobrego, nic smacznego, a wręcz, jak myślę sobie teraz po latach, to była bardzo niebezpieczna decyzja dla mojego zdrowia, ponieważ
surowa krew, surowe serce, rdzeń kręgowy, to są wszystko rzeczy, które mogą być nośnikami jakichś pasożytów albo jakichś chorób. Także no, decyzja chwili, ale w życiu bym już tego nie powtórzył. Witold Plucik, pożeracz serc dzikich zwierząt. Polecasz czy nie polecasz? Nie polecam. Nie dajcie się nigdy namówić na takie jedzenie, bo to jest po prostu niesmaczne i najnormalniej w świecie szkoda tego zwierzaka. Co prawda w innej części Indonezji myśmy spotkali faceta, który chwalił się, że wysyłał do Chin 1000 sztuk kubr i nawet pokazywał nam dokumenty na te 1000 sztuk, znaczy, że zrobił to, całą wysyłkę zrobił legalnie. I ja byłem nawet pełen podziwu dla Chińczyków, że tam jest tak wielu hodowców zwierząt jadowitych, a on dziwnie się zaśmiał i mi tylko pokazał tak, mniam, mniam. Także kobry nie poszły do Chin w celach hodowlanych, tylko niestety wszystkie kobry skończyły w garnkach Chińczyków. Znalazłem na YouTubie film takiego znajomego Rosjanina, Arsłana, gdzie on robi jeszcze bardziej hardkorową sprawę. On pije jad kobry. Ale w jakim celu? Żeby się na niego uodpornić, czy...? Nie, po prostu chcę pokazać, że jeśli masz nieuszkodzony układ pokarmowy, to możesz się napić nawet jadu kobry i nic się wielkiego nie stanie. Znaczy on, ten facet w tej chwili nie żyje. To było spowodowane tym, że włożył rękę do terrarium z jeszcze bardziej jadowitym zwierzakiem. Czarna mamba, tak. Gdzieś takie zdjęcia, że ja kucam z jednej strony, on z drugiej strony. My sobie jakby robimy zdjęcia nawzajem, a między nami przebiega waran z Komodo, nie? No to jest w ogóle na wyspie na Komodo zrobione. Witold i bambusy. Zdjęcie robione w nocy i na waranie leży Gekon Toke. Także widać skalę, jak ogromny jest ten waran. Generalnie, jeśli te historyjki opowiadane, historyjki, przygody z mojego życia opowiadane ze zdjęć się przyjmą, to mam dużo różnych sytuacji. O, jak mnie steroryzowała małpa, kradnąc mi orzeszki. Jak pali się dżungla na Borneo. O. Tu, jak wypalają dżunglę. Potrzebują kawałek terenu, nie wiem, pod boisko do piłki. No to po prostu podpalają dżunglę i ona sobie płonie, nikt tego nie pilnuje. Ile hektarów spłonie, tyle spłonie, nikt się tym nie przejmuje. Dobra, teraz patrzcie na to. Dziki Witek. Co to za wyprawa? Też Indonezja. Jakiś strój regionalny tam ich. Ale to mówię, to nie wszystkie rzeczy, które robiłem, są do pokazania i do opowiadania. Dla równowagi możemy pokazać teraz, jak wężowi, który miał powiedzmy około metra, się poprzewracało w głowie i to on mnie próbował zjeść i to całego łącznie z ubraniem. Bardzo głodna Kalifornia próbuje udusić i zjeść koszulkę. Znaczy t-shirt. Co teraz zrobić z takim czymś? No nic, no trzeba poczekać, aż dojdzie do wniosku, że to jednak nie jest nic, co by się dało zjeść. Ale patrzą na zawzięcie duszy tą koszulkę. Hmm.